Ekolodzy znów nad Wisłą. Tym razem porządkowano brzegi przy stadionie dziesięciolecia. Z czasów świetności plaż niewiele zostało, głównie żwir i betonowe konstrukcje. Łęgi wiślane przy moście Poniatowskiego. Kiedy w latach 50. podczas budowy stadionu dziesięciolecia wysypano tu gruz i piasek z Wisły, powstała prawie 900-metrowa plaża. Brakowało wody mineralnej i gastronomii i plaża w końcu upadła. Po prostu. To upadło, zarosło, zdziczało. Ludzie przestali tutaj przychodzić. Zamiast buldożerów byli dziś ekologowie z kilofami, młotkami i wiertarkami. Kilka godzin usuwali fragmenty betonowych murków, pozostałość plażowych pryszniców. Fatalnie to wygląda, no to trzeba to wyczyścić i wyrzucić stąd, żeby to miało wygląd parku jakiegoś leśnego, a nie śmietniska. W tym miejscu nowych plaż raczej nie będzie, bo rzeka odsunęła się od brzegu o 150 metrów. Fundacja Wisła chce, by w cennym przyrodniczo Łęgu powstała ścieżka edukacyjna. Ten las to jest chór słowików na wiosnę, to jest bogactwo roślin, także myślę, że tutaj nie byłoby sensu tworzyć plaży tak jak było kiedyś, tylko raczej trzeba wykorzystać tą dzikość jako coś niezwykle cennego. Plaże w Warszawie przestały istnieć, kiedy uregulowano rzekę. Jak wyglądały przed wojną te najbardziej popularne, można zobaczyć na wystawie fotografii przy cyplu Czerniakowskim.